Odcinek 33. Kto zna to głosy? Spokojna przejażdżka przez Służew. Witam was tutaj, cześć, cześć, znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Awizonarz poza prawem. Już mi się tutaj zmieniają. Widzę nas to głosy. Dzisiaj mamy ostatni odcinek z tejże serii. I mamy zupełnie inną dzisiaj też muzyczkę, jak może zauważyć na pewno. Ja sobie trochę przyciszę, bo jest na mnie już późno. I nie chcę sobie tutaj, czekaj, podgłośnić leciutko, chyba na 3. I jedziemy. Zakończyliśmy w ostatnim odcinku, około tygodnia temu chyba już właściwie, na czym tutaj czerwonym świetle. Odcinek pojawia się, no, z lekkim opóźnieniem, ale miałem też jeszcze nagrać Snowfall, a zresztą miałem dla was powiedzieć już to, powiem wam. Odcinki to napisałem już w planie w składzie jazdy, w planie dnia. Odcinki na tym kanale pojawiają się całkowicie całkowicie w dowolnym momencie, czyli w skrócie się pojawiam kiedy chcę i nie ma żadnej możliwości, byście widzieli kiedy. Czyli inaczej, one się pojawiają, nie wiadomo kiedy. To jest takie bardziej, że a pojawił się odcinek u Awizonosza, o fajnie obejrzę. W ten sposób bardziej, bo normalnie chciałem trzymać klasę, chciałem trzymać, by się odcinki normalnie pojawiały tak po kolei, co nie i tak dalej. Ale niestety to jest bardzo trudne do zrobienia, no i niestety mi nie wyszło. Zresztą sami wiecie, jak to wygląda. I tak, mam dla was parę rzeczy jeszcze do wiadomości, co budowa Twillo i informacji. Odcinki, tak jak już powiedziałem o odcinkach. Dziękuję bardzo za aktywność w ankiecie co do City Skylines. Właśnie dzięki temu słuchamy teraz Country Road Radio, które mi się bardzo podoba. Właśnie to jest z tego. Akurat nie, akurat to było z Park Life, ale to tak czy siak. Z okazji Black Friday. No, dzisiejszy bardzo spokojny odcinek, bo nam zostało tam raptem 10 minut już teraz, o dokładnie, do odjazdu do końca. Kończymy wczorajszy ostatni odcinek, taki krótszy trochę, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że oglądaliście Snowfall, bo jeśli jeszcze nie, to może się jeszcze nie pojawił, ale wątpię to trochę, bo Snowfall ma się pojawić najpierw. Później Awizonosz, no wieczorami, bo jednak wieczorami będzie później. I Awizonosz będzie się pojawiać ten Snowfall w weekendy, jeżeli będzie się dało. A dokładne informacje to jeszcze wam będę podawać w trakcie tego. Ale oczywiście to są takie mniej więcej daty, nie wiadomo czy tak, czy nie. Dobrze, dojeżdżamy do landu. I tak, to co chciałem powiedzieć jeszcze a propos Tudido. Dziś mamy, dla was jest wtorek, dla mnie jest jeszcze poniedziałek, jest 23:28. Więc tak, później nagrywam odcinek. Ale nie o to tu akurat chodzi. Jeżeli ktoś z was jeździ nawet Tudido, czy na w ogóle jakimkolwiek systemie Next Bike, chyba. No tak czy siak, nawet Tudido w Warszawie, w ten piątek z stanowiska wszystkie stacje zostają zamknięte. W skrócie, w piątek kończy się sezon nawet Tudido. Jak możecie się domyślać, chętnie bym zrobił nawet dla was live'a. Pożegnanego, że już kończymy, ale jak się można domyśleć, mój telefon jest w takim stanie, pomijając to, że się rozkleja i rozpada, że jakbym chciał go nagrać, ten odcinek, to i tak jest trochę zimno i bym musiał to jakoś na gimbalu nagrywać, więc no niestety nie będzie live'a pożegnalnego, ale będzie pożegnalny odcinek. Mam jeszcze trochę odcinków ponagrywanych sprzed wcześniej, ale w piątek, nie wiem czy w piątek mi się akurat uda, jeżeli nie w piątek, to ja to się pojawi w sobotę, dzień po ostatni odcinek pożegnalny naszego całego sezonu. I może jakoś w weekend jeszcze zrobię taki sporządzę, co tu się działo w tym naszym sezonie, bo to akurat w tym sezonie zaczęliśmy tą całą serię. I na czas, kiedy nie będzie Awizonosz poza prawem, czyli jeszcze chwilę będzie, mamy dosyć dużo odcinków jeszcze nagranych na zapas, pojawi się nowa seria na kanale. Dzisiaj już grałem w tą grę. Trochę strzelanki, trochę przygodowej, walki o przetrwanie, o takie tam. Więc zupełnie coś nowego się pojawi, ale w moim klimacie, ja grałem w tą grę, bardzo fajnie. Dzisiaj skończymy dodatek, czekam na kolejną część długo. Może niektórzy z was wiedzą, o której grze mówię. Ja na razie nie będę tutaj wam mówić szczerze, ale mam nadzieję, że będziecie mniej więcej wiedzieć. Muzyka jest taka spokojna na wieczór, aby się zrelaksować i takie tam. Swoją drogą, w trakcie dzisiejszej przejażdżki, nie powiem wam dokładnie w tym momencie, przejeżdżamy obok jednego miejsca, gdzie mieszkałem kiedyś, teraz już nie. Ja się cały czas przeprowadzę, nie cały czas w tym duchu, nawet tylko. Także jakby coś, serdecznie wiem, że jest zimno, ale sądzę, że raz to schalować nawet jest się warto, jeżeli myśli się, że teraz przez najbliższe 3 miesiące nie będzie się dało w ogóle przyjechać. Bo do końca lutego, z tego co pamiętam, w Tudido się nie pojawi. W
pierwszego dnia marca, z tego co pamiętam, chyba się pojawia tylko z powrotem, ale przez całe 3 miesiące nie będzie nic. Co się składa na to? Przez 3 miesiące nie będzie przez 2 miesiące nie będzie żadnego odcinka z Awizją aż pod zakrawem. Ewentualnie przejadę się na czyimś rowerze lub na hulajnodze elektrycznej. W to wątpię, ale możecie mi wywatować, bo wiecie. Ja mam różne dziwne pomysły i jednak hulajnoga elektryczna mi się bardzo spodobała, a jednokołowiec jeszcze bardziej. Ale to co będzie na święta i to co ja myślę i to co się będzie działo, to są dwie różne rzeczy, a poza tym Vetrilio to Vetrilio, tak więc Vetrilio zawsze będzie w moim sercu. A poza tym jeszcze jest jedna nowa rzecz, jak wrócimy po zimie, to się pojawią nowe ścieżki, nowe drogi i będzie jeszcze fajnie. Z fajnego tutaj jak jedziecie tą ścieżką, bo tu jest akurat całkiem fajnie, bo tu jest cały czas ścieżka asfaltowa, tu musicie uważać, bo tu jest ładny zjazd w dół, ale tu jest droga. Ja jestem tu przyzwyczajony, bo tu często kiedyś jeździłem i wiem mniej więcej kiedy można jechać, kiedy nie, ale musicie naprawdę uważać, bo tu jest mocny zjazd i tu mi na przykład gościu zszedł, bo możecie wjechać w samochód. Jest tam fajnie, można się rozpędzić, jak widzicie. Ja bym się szybciej rozpędził, gdyby nie ten właśnie zjazd, a i tak nic nie przybije do tego, do którego momentu zaraz przejdziemy. Ja jestem tutaj, ten odcinek, widzicie, kiedy on jest, już dawno. No właściwie u nas to się kończy już, około miesiąca temu nagrywam ten odcinek. Także przez miesiąc nagrywam jeden dzień, tak właściwie, wyrzucam. To jest ostatni dzień z tego maratonu. Tego maratonu przyjechałem tam około 10, czy tam, nie no, chyba 15 km na raz, więc całkiem ładnie. No ale to dobrze mówić. Dobra, lecimy z kolejnym utworem. No to taki trochę mniej mi się podoba, ale stwierdziłem, że nie będę tutaj wam wygrzyzać, po prostu wrzucę wszystkie po kolei. A i tak wszystkie z country mi się podobają, ten też. To była tylko taka dobra dygresja. Dobra, jak widzicie, średnia prędkość jest kiepska, bo po pierwsze, bo na początku dużo świateł, to jest primo, a po drugie, ja jestem już później bardzo zmęczony i też jeżdżę wolniej, to jest sekundo. No i po trzecie, to też jest, tutaj mamy miejsce, gdzie trzeba się zatrzymać i przejść. Takich mężczyzn na przykład tutaj. Tutaj wam ogólnie nie radzę, jeżeli nie musicie, to nie chodźcie tutaj sami nocą, tak jak ja. Ja już mam dość na tyle wyćwiczone, że mogę komuś wygadnąć na dworzu i pobiegać sobie, jakby ktoś mnie gonił, ale szczerze wam tego nie polecam. Akurat nawet Lilo jestem, więc trochę jest zmienia postać, ale jak widzicie, tutaj jest na przykład kierski. Trzeba przejść się po schodach. Jest obok miejsce, gdzie można to zrobić normalnie, ale ponieważ się spieszyłem na zajęcie dodatkowe, to jechałem sobie już tutaj drogą przez schody, bo jednak trochę jest szybciej, a nie mniej wygodnie. Jest droga wygodniejsza, może kiedyś się nią przejadę, gdzie nie trzeba podchodzić, a i tak się dojeżdża do 100 głosów. Chociaż kolejna seria będzie zupełnie inaczej będziemy jechać też. Też będzie chyba do 100 głosów, chociaż raczej kolejna to będzie w ciągu dnia będę nagrywać, bo też parę w ciągu dnia by się przydało. I się zastanawiam właśnie, czy w czwartek, czy jakoś tutaj w najbliższych dniach nie zrobić sobie jakiegoś maratonu i nie przyjechać się jeszcze w te ostatnie dni. Bo jednak tak trochę to sprostować nóżki by się przydało, bo ostatnio już też nie jeździłem, jest zimno. A tak sądzę, jak pomyślę sobie, że przez najbliższy, długi okres nie będę mógł w ogóle wsiąść na rower i w ogóle nie pokręcić pedałami, aż mi się smutno robi. Jak muszę pomyśleć, że nie będę wam mógł wrzucić żadnego odcinka z Awizją aż pod zakrawem, też mi się smutno robi. Wiem, że to jest mała oglądalność tej serii i trochę to też szkoda, ale ta seria to jest jedna z moich takich podstawowych teraz. Nie było jej na początku, tego nie będę ukrywać, bo tutaj przejeżdżamy sobie dalej. Ale to jest to, co ja lubię. Ja piję od 2 dni cały czas ten bark. Mi się przeje. Jeśli coś mi się nie przeje, to nie przeje, to jest Sublima. Ile ja mam Sublima, to tego nie jestem w stanie powiedzieć po prostu. To jest tego tak dużo. Dzisiaj kupiłem sobie jeszcze 4 tabliczki, a miałem już chyba z 2, więc mam teraz łącznie 6. Jeszcze muszę kupić komuś 16 tabliczek. Więc będzie pysznie, że powiem. Nie. Muszę dzisiaj pójść spać wcześniej. Dobrze, mam nadzieję, że jeszcze pod koniec odcinka taki krótki spocik z tego, co się działo podczas tych wszystkich odcinków z tej przejażdżki krótkiej. Tutaj przez Ochotę, Mokotów, no i do Ursynowa. W Śródmieście zresztą też. Bardzo poprzecznie, ja tutaj takie manewry robiłem, kręciłem się w lewo i w prawo i zahaczyłem o dużo dzielnic.
No i jesteśmy już na ostatniej prostej, co mogę powiedzieć, bo tak, ja już kojarzę ten moment. To jest ostatnia prosta. Ja tu zawsze mam, zyskuję, nabieram mięśni, siły i próbuję jak najbardziej się to spędzić. Wiecie czemu? Są dwie poprawne odpowiedzi. A. To jest ostatnia prosta. B. Jadę pod ludkę i chcę się to spędzić, żeby później mniej pedałować. Oczywiście poprawne są obydwie odpowiedzi. Po pierwsze to jest ostatnia prosta, po drugie jest to podgódkę. Ja bardzo nie lubię jeździć podgódkę, jak jestem strasznie zmęczony i to jest ostatni kawałek może być podgódkę, jeżeli to nie jest maraton. Ale nie było źle, udało mi się dojechać tutaj spokojnie do gospodarstwa, do głównej szkoły gospodarstwa wiejskiego, chyba tak to się nazywa dokładnie. Ale skrótu wam nie powiem, bo nie potrafię go stworzyć. No, ale tak czy siak oni mają tutaj całkiem ładne dwie stacje, więc szczerze polecam. Tutaj zazwyczaj chyba zawsze są rowery, bo tu jest dużo. No, normalnie jak przy Politechnice, tylko że tutaj jest dużo tego. Dużo i chyba nawet więcej niż przy Politechnice Warszawskiej. W centrum i to nie jest w centrum, więc tutaj raczej rowerki są zazwyczaj. No już widzicie, moja prędkość naprawdę... No jest kiepska. Choć i tak jestem pod wrażeniem, że aż 10 km na godzinę jadę. Nawet więcej. Ale tutaj z tego co pamiętam, tak już przyjechaliśmy i tu już jedziemy normalnie na prostej, dojeżdżamy, no całość odległość na jednym nieoddaniu od 6,4 km to jest całkiem dużo, powiem tyle, no to jest naprawdę duży, długi odcinek, jak na mnie, nie, pewnie na was jest to mało, ale dla mnie to jest mało, akurat dużo, ja nie jeżdżę tak dużo, nawet Lilo, tylko czasami do odcinków robię sobie maratony, a tak poza tym tylko do szkoły i ze szkoły. Ja naprawdę dużo nie jeżdżę nawet w Lillo, to nie jest tak, że wy tam sobie pomyślicie, a widzę, że to cały czas jeździ nawet w Lillo i nie wiadomo w ogóle co wyczynia. Nie, to tak nie jest. To tak naprawdę nie jest, to trochę zupełnie inaczej wygląda. Dobra, stację już widzimy mniej więcej, bo tutaj jest przystanek autobusowy obok, trochę przed. Widzimy też główną szkołę, obok, po lewej. Sobie też przesunąć kierunki, prawo, lewo. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Jeśli tak, możecie zadać łapkę w górę pod tym odcinkiem. No i jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to na końcu wam się pojawi playlista, link do playlisty. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i dojeżdżamy już do stacji. W końcu możemy tą skończyć, tą wielką przygodę. No i co ja tu dużo mogę wam powiedzieć. Do zobaczenia prawdopodobnie w czwartek w kolejnym materiale. No i nie tylko w czwartek, tak dobra. Już bez przesady. Cześć! That's where you're gonna find